Hej, z tej strony Jacek z wideotesty.pl, a to 12. podsumowanie tygodnia, czyli krótki skrót informacji tego, co pojawiło się na naszym kanale. Zaczynamy! Zaczynamy od następnego odcinka Rowerowo, czyli serii, która opowiada o różnych akcesoriach, które możemy dokupić do naszego roweru i tym podobnych sprzętów. W tym odcinku zostanie zaprezentowany uchwyt Luxa 2 H10 Plus, który nadaje się do iPhone'a 5. Zobaczcie sami. W tym wideo nie pokażę Wam jednak tego pokrowca w zestawieniu z iPhone'em, bo takim nie dysponuję, chociaż miałem okazję przez jakiś czas poużywać właśnie tego sprzętu z iPhone'em 5. Zatem jak pokazać Wam funkcjonalność bez iPhone'a? To bardzo proste, zrobimy testy, które myślę jeszcze bardziej pokażą nam, czy ten pokrowiec na przykład jest wodoodporny. Dying Light pojawiało się na naszym kanale już nie raz, ale nie widzieliście jeszcze gameplayu z DLC pod tytułem Cuisine and Cargo, więc zobaczcie sami. No dobrze, jak widzicie, misja co prawda niezbyt długa, natomiast dość dynamiczna, można sobie tutaj spokojnie podbić statystyki, jak widzicie, siła na zębiaka jest wzrosła prawie o kolejny poziom, tak więc bardzo fajnie. No dobrze, pozostaje tylko poszukać wyjścia. Top 5 gier to seria, którą już zapewne znacie, która pokazuje gry, które będą miały premiery w tym miesiącu, najgorętsze tytuły. W tym miesiącu będzie to na przykład Battlefield, będzie to na przykład Hotline Miami 2. No i zobaczcie sami, co jeszcze. Do połowy XVIII wieku, czyli do czasu wojny siedmioletniej, protagonista to Shay Patrick Cormack, reprezentant zakonu Asterskom, gdyż chcieli się szybko wzbogacić. Struktura fabuły wzorowana jest na serialach telewizyjnych. Występuje tu podział na odcinki, które często zakończone są zwrotami akcji. Na koniec klasycznie video news, tym razem o numerku 59, w którym m.in. dowiecie się, że YouTube ma problemy finansowe, to znaczy nie do końca przynosi odpowiednie dochody, jakie Google by chciał. Będzie też trochę o grach, m.in. o nowym Batmanie i dodatku do Far Cry 4. Zobaczcie. Którą przecież miał poprzedni flagowiec. Producent twierdzi, iż wykorzystano materiały najwyższej jakości. I to prawda, dzięki temu nowy Samsung Galaxy S6 prezentuje się elegancko. Samsung wyposażył produkt w 5,1 calowy ekran Super AMOLED i 5,1 megapiksela, potężnego akumulatora o pojemności 6000 mAh, który ma gwarantować aż do 17 godzin ciągłego odtwarzania materiału wideo. Model Wi-Fi wyceniono na 2699 zł. I to już wszystko na 12. podsumowaniu tygodnia na wideotesty.pl. Subskrybujcie nasz kanał, tutaj gdzieś jest guziczek, jeżeli się zmieści. I oczywiście lajkujcie, piszcie w komentarzach na dole, no i powiedzcie, czy podoba Wam się taka forma wideo, która jest oczywiście eksperymentalna, bo mamy mało materiału, więc mogliśmy trochę pokombinować, ale może właśnie taka forma, gdzie widać też trochę mnie, podoba się Wam bardziej. Także piszcie i do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć!